Świat. Cześć. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj razem z Iwoną zapraszamy Was na taką górską wędrówkę. I postanowiliśmy przyjechać w góry. Jesteśmy w Sudetach, a konkretnie w Karkonoszach. I naszą wędrówkę zaczynamy ze Szklarskiej Poręby. Jesteśmy na szlaku czerwonym i czarnym. Idziemy w kierunku wodospadu Kamieńczyka. No, warunki dzisiaj to jest po prostu przekosmos. Jest taka bajka. Całą noc padał śnieg, teraz temperatura otrzymuje się na poziomie minus 2, może minus 3 stopni. Jesteśmy dzisiaj właśnie w takiej czteroosobowej ekipie, z nami mój brat i siostra. Plan na dzisiaj jest taki, żeby dojść do Szrynicy, z tym raczej nie powinno być problemu. No i tam jest takie miejsce, które nazywa się Trzy Świnki i zobaczymy, jak dalej będą szlaki wyglądały. Ale na razie jest bardzo przyjemnie. No i warto dodać, że to w ogóle jest nasz pierwszy jakby pobyt zimowy w górach, nie? Ostatni raz w górach w Tatrach byliśmy w 2017 roku, no i tutaj właśnie jeżeli chodzi o takie zimowe wyjścia, no to chcemy zacząć od czegoś mniejszego, czegoś łatwiejszego po prostu, no i z czasem dokładać właśnie kilometrów i trudniejsze szlaki i chcemy właśnie zrobić takie rozpoznanie w terenie, jak nam będzie szło. I co, nałożyłaś raczki sobie, tak? No, ale mi trochę krapią. Jeżeli chodzi o dojazd do Szklarskiej, no to takim punktem buferowym był Wrocław. Dojazd z Wrocławia do Szklarskiej no zajął nam około 2 godzin, no bo warunki na trasie były jakie były. Ale dzięki takim warunkom mamy takie piękne widoki dzisiaj. Mój problem polega na tym, że jak odwiedzam takie miejsca jak to, szczególnie miejsca, w których jeszcze nie byłem, to nie mogę wyjść z podziwu i zachwytu po prostu, jak to wszystko wygląda. Jak ciepło jest? Spoko, już mi gorąco, rozpijam się. Wybaczcie moją zadyszkę, że trochę sapię, ale po prostu staram się wyregulować oddech. Idziemy teraz zobaczyć wodospad Kamieńczyka. I kaski dostaniemy? Takie, ze względu na to, że coś potrafi spać. Dzięki. Jeszcze sobie. No tak, nie? Tak. No takie bardzo proste są te kaski, ale one są... Masz takie coś pod brodę? O. Teraz dobrze, idziemy. Ile bilety kosztowały? Dyszkę normalną, ulgowy piątkę. Ile? Jesteśmy po odprawie biletowej, tutaj właśnie schodzi się na dół takimi schodami. Jest fajnie odśnieżone, także jest bezpiecznie. Dostaliśmy kaski, bo coś potrafi podobno spaść na głowę. No uważaj, ciotka. Jesteśmy pod wodospadem Kamieńczyka, ale po prostu sobie nie zdawałem sprawy, że takie piękne miejsca są w Polsce. Z samej góry tędy woda się przebija pod tą warstwą śniegu, która tutaj przykryła, i warstwą lodu tak naprawdę, która przykryła ten wodospad, ale kosmicznie to wygląda. Po krótkiej przerwie pod schroniskiem Kamieńczyka wbiliśmy dalej na szlak. To co miałem w Campinosie, te 60 parę kilometrów na płaskim, a to co tutaj miałbym przejść, to jest po prostu bez porównania. Ale to nic dziwnego, są wzniesienia, także zupełnie inny rodzaj wysiłku w tym momencie się włącza. No ja też mam zadyszkę. I w tym momencie po kilkuset metrach marszu pod górę, no jednak organizm wytworzył tyle energii, że trzeba było zdjąć jedną warstwę ubrania. W tym przypadku Iwona zdjęła kurtkę i co masz tylko pod spodem? Termo i... Termo i polar. Polar. Ja mam termo, bluzę. No i się porozpinałem, tutaj wszędzie w spodniach też te wywieszniki potwierałem, także na razie jest tak. Ja musiałem zdjąć kurtkę, bo już naprawdę robiło mi się bardzo gorąco. Według tego, co pokazuje termometr, to jest około minus 5 stopni na ten moment. Przestało już padać, ale im wyżej tutaj wchodzimy, tym pojawia się taka coraz gęstsza mgła. Mam przy tym mega zadyszkę, ale jestem przekonany, że warto iść przed siebie i dopniemy celu. Jak wrażenia?
Jezu, co mam ci powiedzieć? Ciężko? Ciężko, ale do przodu, nie? Na ten moment mamy końcówkę stycznia. Dzisiaj jest sobota, także jest to dosyć tłoczno na tym szlaku. No ale idziemy przed siebie. No i dotarliśmy do schroniska na hali Szrelnickiej. Zrobiliśmy krótką przerwę w schronisku, napiliśmy się ciepłej herbatki, zjedliśmy po kanapeczce. Warunki coraz agresywniejsze na ten moment. No ale idziemy, zobaczymy. Teraz robimy atak na Szrelnicę. Atak szczytowy. To jest opowieści osób, które wracają stamtąd, mówią właśnie, że teraz jest taki najgorszy moment, że nie ma podobno pochorona. Widać też praktycznie zerowa. Praktycznie nic nie widać. Mamy za sobą prawie 3,5 km marszu w trochę ponad 1,5 godziny, ale zupełnie to nie jest adekwatne do marszu po płaskim terenie. Tutaj niestety no, tempo jest zdecydowanie wolniejsze. Raz, że walczymy z grawitacją, bo idziemy pod górę. Dwa, wieje coraz mocniejszy wiatr. No i tutaj kolejnym utrudnieniem są coraz większe zaspy. Na ten moment to odczuwalna temperatura, to wydaje mi się, że może być z minus 10, może minus 15. Uczucie zimno potęguje wiatr, no wszystko zaraz robi się białe. Wszędzie osadza się śnieg, naprawdę już takie, jak dla mnie, bynajmniej konkretniejsze warunki. Co dobrym pomysłem, moim zdaniem, jest zabranie ze sobą jakichś kremów czy jakieś pomadki, na przykład na usta, bo strasznie wysychają usta. I żeby nawilżać tą skórę. Dobre buty są bardzo ważne. Jest dwie pary rękawiczek. Raki też mamy. Dobrze, że się nie wygupiliśmy i nie wybraliśmy jakiegoś bardziej hardkorowego szlaku czy góry, tylko zaczynamy właśnie od czegoś takiego lżejszego. Wiele negatywnych opinii słyszałem na temat właśnie Śnieżki, Szrenicy i tym podobnych takich tutaj niższych gór w tych okolicach. Typu, że jest to dziadostwo, że są to bardzo komercyjne miejsca. Może i tak, ale dla takich amatorów jak my stwarza lekkie wyzwanie. Wejście nawet na taką Szrenicę w zimie. Całkiem poważny problem, bo lewe szkło w okularach mi chyba zaparowało i zamarzło. Także idę troszeczkę po omacku teraz. Ale masz białe włosy tutaj i zamarzły. Zamarzły. Schowałam pod czapkę. Jak dziadek mróz wyglądasz teraz. No i kolejna wskazówka może być wartościowa, żeby włosy chować pod czapkę, nie? Jakoś. Da się? No da się. Ale kto wiedział? Mądry Polak po szkodzie zawsze. Daję po oczach, co? Właśnie wyszliśmy ze schroniska na Szrenicy, także oficjalnie zaliczyliśmy ten szczyt, byliśmy na wysokości 1362 metrów. No i tutaj podjęliśmy decyzję, że już dalej po prostu nie ma sensu i mieliśmy jeszcze trzy świnki zobaczyć, ale po prostu jest tak kiepska widoczność. Schodzimy w dół, no teraz pocieszające jest to, że będzie chyba trochę łatwiej, szybciej. Ale moim zdaniem nie warto się mierzyć miarą innych ludzi, bo każda osoba ma jakąś tam swoją indywidualną opinię i chodzi o to, żeby samemu pewnych rzeczy próbować. I nawet z pozoru tak niski szczyt jak Szrenica właśnie w takich zimowych, trochę trudniejszych warunkach, to potrafi przysporzyć problemów i być ekstremalną górą przy tym dokładnie i do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem przede wszystkim. Tak jak my jesteśmy amatorami, zaczęliśmy od takiego niższego szczytu, ale jestem przekonany, że w przyszłości jeszcze będziemy popylać po tych
wymagających szlakach i górach, tylko wszystko wymaga przede wszystkim doświadczenia i to wszystko. Oczywiście zaraz mogą się znaleźć takie osoby, które będą to kwestionować i będą podważać, że strzelnica to nie jest nic wymagającego, bo oni gdzieś tam byli i zdobyli coś więcej. Bardzo dobrze, gratuluję, ale przede wszystkim musimy patrzeć na siebie. Ale biało, nie wiem ile jest widoczności, ale tak z 50 metrów. I też jest bardzo fajnie, bo szliśmy pewnym odcinkiem głównego szlaku sudeckiego, też jako takie, powiedzmy, rozpoznanie terenu na przyszłość. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra opcja, bo, że tak powiem, trochę mi siedzą w głowie te szlaki długodystansowe. Ale ja zacząłem właśnie od głównego szlaku w Campinosie, tam było 65 prawie kilometrów i tak stopniowo będę zwiększał dystans i może w przyszłości tutaj sobie zrobię ten szlak. Dochodzimy teraz do tego pierwszego schroniska na hali Szrenickiej. A temperatura, jaka nam towarzyszy, to na Szrenicy było minus 9 stopni. Odczuwalna, no to na pewno będzie dużo niższa. Marsz jest bardzo ciepło, mam zimowy termoaktyw, bluzę i kurtkę RR na sobie i jest ok. Iwona ma trochę cieplejszą kurtkę. Dlatego jak szliśmy, musiałam się rozebrać. Z powrotem już idę w kurtce, no, to jest ok. Na zejściu jest trochę chłodniej, bo nie przepalam aż tyle energii. To i by była gleba pierwsza dzisiaj. Muszę zaznaczyć, jestem zadowolony z naszych rodaków, Polaków, że są naprawdę bardzo dobrze przygotowani. Zdecydowana większość, 95% osób jest naprawdę przygotowana bardzo dobrze. Tyle śniegu mniej więcej, tutaj powinno się siedzieć. Ok, w taki właśnie sposób zeszliśmy do naszej pozycji startowej. Jesteśmy przy wodospadzie Kamieńczyka. To jest taki punkt widokowy jeszcze. Na początku filmu były ujęcia z dołu. A teraz właśnie jeszcze tutaj z góry. Strava nam pokazuje, że przeszliśmy około 8 km w niecałe 3,5 godziny. I to jest taki rzeczywisty czas marszu, to ile nam zajęło po prostu wejście na szczyt, na Szrenicę. I tutaj jeszcze to zejście. Ale jako wstęp do wędrówki po górach, po tych właśnie górskich szlakach, to jest po prostu niesamowita przygoda. I jestem bardzo szczęśliwy, że tu jesteś. No i w porządku, czas naszej wędrówki w tym miejscu dobiega końca, bo właśnie dochodzimy do parkingu, z którego startowaliśmy. Na ten moment na budziku mamy ile? Mamy 9,5 km w prawie 4 godziny, także... Czyli prawie dyszka w 4 godziny. Ja uważam, jest ok. Zobaczyliśmy tutaj kawałek Karkonoszy i to miejsce naprawdę nie urzekło. Jesteśmy pierwszy raz, tak jak mówiłem, w górach w zimie i pierwszy raz ogólnie w Karkonoszach, nie? W Sudetach. Tutaj myślę, że naprawdę warto przyjechać, wyrobić przede wszystkim swoją opinię, bo rzeczywiście było dosyć momentami ciasno na szlaku. Jak macie jakieś fajne miejscówki, gdzie moglibyśmy się udać, to napiszcie w komentarzu i prawdopodobnie odwiedzimy te miejsca w niedalekiej przyszłości. W tym roku chcę poświęcić więcej czasu i zwiedzać bardziej aktywnie Polskę. W porządku, i tutaj będziemy się żegnać z Wami z tego miejsca. Oczywiście, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w następnym filmie. Cześć! Cześć.